Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedrun 4.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Zapraszam, tutaj zaczynam z ruchem E4, komentuję plany, jest obrona francuska. D4, grajmy naturalnie. Posunięcie D5, no i skoczek C3. Goniec B4 to jest jedno z głównych posunięć i to jest dobry ruch. Skoczek F6 jak najbardziej też jest grywane. Można zagrać goniec G5 i w zasadzie chyba tak zagram. Tutaj oczywiście istnieją różne opcje typu bicie na E4, skoczek E4. Można też goniec właśnie na E7, posunięcie E5, skoczek na D7. I myślę, że zagram tutaj taki ostry wariant Vinavera. No tak jak w moim stylu to bywa, bo można wybić i zagrać F4, skoczek F3 i tak dalej. Ale myślę, że H4 będzie ciekawe dla przeciwnika. Jeżeli nastąpi bicie, no to stracę pionka, ale otworzę sobie linię. Nastąpiła krótka roszada. Ja się zastanawiam, czy to nie jest duży błąd ze strony przeciwnika. Skoczek F3, moi drodzy. Czyli bronię tutaj, za chwilę goniec D3 i będę celował w H7. A jak przeciwnik zbije mi na G5, to jeszcze lepiej teraz, bo tutaj będę miał opcję. I słuchajcie, bardzo kusi mnie teraz goniec D3, żeby oddać tu gońca. Odbiję i będę miał tam opcję ataku bardzo groźne, ale teraz tak. Zagram tu, bicie tu. Bicie tu, G6. Pytanie, czy to ma ręce i nogi? Tak, tak. A może oddać tu jeszcze jedną figurę? Tylko, że król zbije tu i to nic nie daje. No nie. Wiecie co? Ale dla potrzeb filmu chyba spróbuję oddać tę figurę, chociaż to jest nie... A może zbić w ogóle? To jest ciekawe, bo ten wieża może wejść tędy. O, właśnie. Tyle. Zaraz, bo mi brakuje gońca w grze. Goniec D3. Czy zawsze C5 może być, to nie przestraszy. A może tutaj w ogóle zagrać? Zagramy tak. Zagramy tak, jest przygotowanie długiej roszady, żeby weszła wieża druga do gry. To jest pierwszy plan. Po wybiciu wybiję pionkiem i przerzucam hetmana tędy. Może to być szybki ruch. Też grożę wybiciem tutaj i hetman wtargnie tam i to będzie bardzo niebezpieczne dla przeciwnika. Możliwe, że ten atak jest niepoprawny, ale może być skuteczny. Odważnie, tutaj podeszliśmy do sprawy, jest posunięcie C5. No właśnie, goniec by stał tu gorzej, gdyby było te zagranie C5 zdecydowanie. I teraz myślę, żeby tutaj walnąć. Zbijemy. Idziemy na maksa. Idziemy na maksa. Oczywiście on, czyli przeciwnik, nie musi zbijać gońca, co jest ciekawe, ale my zbijemy. On może skontrować w centrum właśnie tutaj. To jest największy ból chyba dla mnie. Tyle, że widzę kolejną rzecz, jakieś takie poświęcenie odciągające uwagę tutaj i goniec D3. Jejku, ale się dzieje. No to nie, no to bijemy. No to bijemy. Tutaj mam szybki ruch. Wieża H3, wieża G3. Koniec partii. No tak, to jest najprostsze rozwiązanie. Jeszcze goniec D3 i mat. Tyle, że po goniec D3 on będzie miał obronę F5 i po wybiciu jest tutaj skoczek, który broni. A po wieża H3 on nie ma obrony. Czyżbym wygrał tutaj w kilkunastu ruchach? No to bicie z jego strony chyba najlepsze nie było. H4 świetnie pomogło w obronie punktu G5. Tu koniec nie wchodzi. No tłumacząc tak, bo patologicznie, no ale to chyba tak trzeba w szachach, żeby zrozumieć pewne idee. Posunięcie F6, dobra. Król może uciec tu, ale mam zawsze szacha. Więc gramy. Sorry. Gramy teraz wieża H3. Grożę matem w dwóch ruchach. Wieża H3 jest groźba nie do odparcia. No tak, moi drodzy. W 12 ruchach wygrywam partię. Czasami tak z obroną francuską jest. Przeciwnik przede wszystkim za szybko chyba zrobił roszadę i nie rozwinął skrzydeł na drugim skrzydle, że tak powiem. No tutaj mamy szacha na H5. Król mi nie ucieknie stąd. Król musi zagrać tu i wtedy mat. Dokładnie.
Mamy cię, króliczku. Okej, mamy to, słuchajcie, no rzadkość, rzadkość, żeby wygrać tak szybko, już na tym poziomie, no ale zdarza się. 1439 ma przeciwnik, posunięcie. Dobrze. Jedziemy. D4. No to co? Skoczek F6, niech będzie. Skoczek na C3. Do posunięcia D5. Chyba lepszych ruchów nie ma. No tutaj trzeba walczyć o centrum, jeżeli skoczek C3 i nie ma posunięcia C4. Ja myślę, że bardzo prostym rozwiązaniem będzie granie na przykład w ten sposób. Na pewno nie skoczek tu, żeby nie grać symetrii, bo pionek będzie chciał wyjść na C5 albo na C6, więc albo skoczek D7. Możliwe, że E6 jest takim normalnym, zgrabnym posunięciem. W sumie racja, chyba E6 sobie zagramy. E6 z planem C5. Ojej, goniec. C5 po prostu. Jak wybicie, to wybicie. Walka o centrum. Prosta gra z koczkami. Na to związanie nie muszę zwracać dużej uwagi. Po prostu wyprowadzam dalej figury. Hetman wchodzi sobie na A5 i to powinno działać dobrze. No, hetman na A5 myślę, że jest całkiem sensowne. Chodzi o to, żeby tutaj związać i grozić takim posunięciem. Bicie, bicie. Oczywiście skoczek może wejść tutaj. Bicie, dobra, dwa zdwojone pionki, para gońców na parę skoczków. Przeciwnik powinien zrobić roszadę, bo inaczej zagram gońcem. No i zagram gońcem na A6 i tej roszady już nie zrobi. No chyba, że skoczek E2 będzie chciał wymienić hetmany, czego nie będę chciał robić, bo mam parę gońców, nie chcę upraszczać pozycji i zagram sobie hetmanem na B6. Tu oczywiście te pionki się rozszczepią, bo te pionki już są pod biciem. Ten pionek jest świetny, uważam, do skoczek nie wskakuje do centrum. Roszada rozbita, ale roszada tutaj dla mnie nie jest priorytetem w tej pozycji. W ogóle zauważyłem, że w dzisiejszych czasach roszada rzadko kiedy może być potrzebna. Znaczy, oczywiście w większości przypadków jest bardzo potrzebna, ale w niektórych sytuacjach dobre wyczucie pozycji może spowodować, że roszada jest kompletnie nieistotna. Długa roszada nastąpiła, no to wieża B8. Ja nie widzę innych prostszych ruchów, słuchajcie. To są tak banalne posunięcia, żeby naciskać na tę stronę, gdzie tam król się znajduje i tyle. Skoczek odejdzie ewentualnie tu, jest opcja szacha, ale ja wtedy wezmę tu pionka. No oczywiście zbiję tu, król tutaj z tempem. Nie, to się wszystko zgadza. I szacha mogę przeciwnikowi załadować, ale myślę, że C4 będzie ruchem lepszym. Zobaczcie, jaki potwór wchodzi za chwilę. Na A3 albo na B3. Na B4, sorry. Tu przeciwnik chyba podstawił materiał. Damy szacha, król B1 i hetman A4. Wszystko weszło jak w masełko. Przeciwnik się pomylił taktycznie. I mamy figurę więcej. No w następnym ruchu wystarczy odejść hetmanem na spokojnie. Ok. Teraz tym hetmanem uciec trzeba. No myślę, że zaraz, może nawet tu, wymiana hetmanów jest wskazana, bo jeżeli, a no to jeżeli wybija, to super, no jak wybije, to dostanie mata, już w ogóle takie wejście jest katastrofalne. No dobrze, w każdym razie, okej, tu C3 chcę zagrać pewnie. Mogę nawet sam zagrać C3, zamknąć pozycję, nie ma to chyba większego znaczenia. Mogę tego króla jeszcze zgonić tutaj, jak najbardziej. I myślę, że król E7. No, tutaj podstawka, za szybko przeciwnik już zagrał. Król E7 to zawsze, żeby się wieże scaliły. No i teraz co? Ten pionek, tak? Może A4, A5, A4. Tak po prostu. Rozbić to skrzydełko jeszcze mocniej. Obronimy. Bronimy, poczekamy. Bicie, bicie. Wieża tu, wieża tu. Tyle. Czasami zobaczcie, że udaje się grać proste ruchy, proste plany, a przeciwnicy sami się wysypują. Ale na pewno trzeba pamiętać o tym,
żeby mieć w głowie podczas partii od początku szybki rozwój i walkę o centrum. Znaczy, tych elementów jest oczywiście bardzo dużo, ale szybki rozwój, szybkie centrum daje te możliwości. No, gram tu po prostu nasilam atak na B3, potem wieżą zagram na A3, odejdę gońcem, dam szacha, tego pionka doprowadzę. Tutaj przeciwnik szuka kontry, ale tu się nic nie dzieje. Nawet po takim ruchu i po króle w 8, chociaż ten pionek dojdzie tu, wejdzie wieża. Nie, no nie będę dawał mu tej możliwości, żeby szybciej zagrać. Tutaj widzę też bardzo fajną możliwość. Wieża bije B3, pionek bije, żeby złączone pionki miały moc do tego, żeby przejść do pola przemiany. Potem jest opcja siatki matowej. Wieża B3 wygląda bardzo ciekawie. Też taki ruch na pewno jest niedostrzegalny na pierwszy rzut oka. Ale niegdyś Akiba Rubisz ten grał podobny schemat, podobną ideę z Capablancą. Właśnie mi się on przypomniał. Przypomniała mi się ta idea. Okej. Okay. Wieża B3. Oddajemy wieżę. Niby przeciwnik się cieszy, ale tutaj są siatki matowe. Jak tutaj, to tutaj. A jak tutaj, to idę po prostu C2, C1. No i nie ma jak się bronić przed matą. I to wystarczy. Okej. Okay. Kolejny przeciwnik, 1404, jest. No to skoczek F6 z powrotem. D4. Okej, okay, London System, no to C5. Spróbujemy go tu ukarać. Oczywiście, jeżeli będzie wiedział, jak dobrze grać, no to nie będzie takie łatwe. Myślę, że bicie i skoczek. Naciskam na centrum, Hetman B6. I tutaj atakujemy. B3 myślę, że najlepszym posunięciem nie jest. Albo D5, chociaż skoczek D5 też jest ciekawe. Tak, skoczek D5 zagrajmy. Atakujemy tego gońca z tego właśnie ataku londyńskiego, systemu londyńskiego i posunięcie, taki ruch mi się bardzo narzuca. Nie wiem po co, nie, no zagramy tak. Zagram tak, żeby wstawić gońca tutaj i porobić mu problemy. Skoczek będzie musiał wejść tu, dokładnie. Teraz pytanie, bo tego gońca nie mogę uruchomić, ale... Mogę nasilić atak tutaj. Tylko to może być za mało. Zaraz mogę zagrać tu i tu. Dobra, nasilimy atak, bo zawsze mam też możliwość zagrania gońcem tu. Zdążę, bo zdążę zagrać tak i zdążę zagrać tak. Chyba, że on zagra goniec D3. Wtedy nie zdążę. Ale ten atak tu wygląda solidnie. Możliwe, że tam coś można było zamieszać, ale chciałem bardziej też zagrać solidniej niż niesolidniej. Czarne tu nie mają żadnych problemów. Żadnych i to jest najważniejsze. Ktoś gra system londyński i czarnymi fajnie się ustawi, to nie ma żadnych problemów. No i tak, przeciwnik zagrał tutaj i wpadnie chyba w małe tarapaty, mam nadzieję. Skoczek C3. A jeszcze B5, D5 może bardziej. D5 bardziej. Hetman C2, istnieje taki ruch. No właśnie, D5. Goniec D3 to tutaj. Ale też oddanie piona nie do końca może mieć sens. Ale zaraz, bo jak goniec tutaj, ja mogę może F5 po prostu zagrać. Zagra tak, ja zbiję tu. Czy tu są problemy? Bo jeszcze coś takiego mi się narzuca. Zagram tak, żeby wieża szybko weszła na C8. I szybka wieża na C8. Spoglądamy na hetmana. Oczywiście tutaj bicie jest nieistotne. Teraz grozi taki ruch. Tam tu. Tylko zastanawiam się, czy za dużo figur nie oddam. Przeciwnik sam się wyłożył, zobacz. Tak, tu, wyłożyłem hetmana. No cóż, coś się mogę powiedzieć. Tam jeszcze opcja bicia skoczka. No nie wiem, no. Taktyka. Taktyka, widzicie, jak działa mocno w szachach. A ten schemat, który zagrałem hetmanem na A5 i gońcem, jest tak prosty.
a zarazem skuteczny. Może być. Nie mówię, że musi, ale może być. No, w sumie to nie wiem, co mam powiedzieć. Przewaga ogromna, jak widać. Okej. Spróbuję zastosować pewną pułapkę. Zagram tak na gońca. Ha, on pójdzie mi tutaj. Kurczę. Chciałem zagrać taką pułapkę matową, wieża G6. W sumie najpierw od wieży mógłbym zacząć. Ale nie, bo goniec pójdzie tutaj. Niestety nie mam opcji mata. A, to mnie zaskoczył przeciwnik. No dobra, tutaj chyba się nie ma co rozczulać. Zagramy sobie tak. Jeżeli wybije, to wybije. Tu przewaga jest tak duża, że spokojnie mogę sobie pozwolić na poświęcenie wieży. Ok, goniec E5. No dobra, to powracamy sobie na A5. Skoczka przerzucę, sparaliżuję wieżę. Wszystkie pole będą zajęte przez moje figury. Prowadzę gońca. No, myślę, że taka prosta realizacja przewagi będzie następować. F4 zagrał przeciwnik. Ok. Chcę się zapewne tutaj tą wieżą. Jak już wydostać, zbijemy pionka. Potem następnego. Widzę jeszcze taką opcję hetman d8, hetman h4 i mat na g3. Tylko pewnie nie zdążę tak zagrać. Tutaj. Wymiana tego gońca już rozwiązuje wszystkie problemy, bo to jakieś tam akcje wiecznego szacha mogą być próbą do czegokolwiek. No ale tutaj już, teraz to już jest bardzo łatwo. Okej. Myślę, że skoczek F5. Może potem goniec na B5. Trącenie. Ojej, podstawiłem skoczka, co? Podstawiłem skoczka na E3, sobie jeszcze utrudniam niepotrzebnie. Dobra, król F7. Oj, Krzysztof, no to jest kwestia już naprawdę dużego rozluźnienia. No dobra, goniec D7, wracam i to pilnuję. Tutaj F5 może być bicie, bicie, trzeba będzie przepchać. Ojej, trzeba jeszcze będzie uważać, naprawdę, bo mogą się cuda dziać. Tu F5 jest dobre, bo wieża wchodzi tutaj. Oczywiście to bronimy wszystko. Dobra, teraz jest D4 i goniec może wejść po prostu tutaj i już się zrobią problemy na królu. O, tu już przeciwnik podstawił. Również mniej widzi od nas, więc wygramy tę pozycję. Jak już on mniej widzi. Tu grozi bicie teraz na E1. Korzystamy z prezentu. Mamy kolejnego przeciwnika. Nie chciał z nami zagrać, więc mamy kolejnego przeciwnika. E4. E5. Okej. Może jakiś gambit centralny, halloweenowy, zwał jak zwał. Będziemy oddawać wszystkie pionki, a niech bierze. Tu najlepszym rozwiązaniem jest ruch D5, którego przeciwnik nie zagrał, to ciekawe. No dobra, goniec D3 z
opcją szybkiego rozwoju. Dobra, tak. No i już teraz jestem w domu, bo zrobię za chwilę ruszadę. Oczywiście to jest taka prowokacja tutaj do tego, żeby pionek zbił. No skoczek rusza, ok, no to zbijemy. Tutaj zbijemy oczywiście. Szybka ruszada, no i się cieszymy z tej pozycji. Bardzo się cieszymy. Ok, no mata chciałbym przeciwnik zasadzić. No tak łatwo nie będzie. Jest ruch F4. Im szybsza próba dania mata, to się gorzej zawsze kończy. Taki ruch, może w ogóle tak też spróbować. I odejść, może... Poczekajcie, nie, może odejdę królem. Nie będę kusił losu. Zagram sobie spokojnie królem na H1. Asekuracja, bo trzeba sobie w takich sytuacjach zadać pytanie, co może zrobić przeciwnik. No, będzie się dalej rozwijał. W porządku. Pytanie, czy on da radę. A zaraz, nie mogę? Mogę przecież, co nie? Okej. Tak. Tutaj. Jasne, można było wybić najpierw. A, no bez znaczenia chyba większego. Trzy pionki za figurę, no ale rozwój białych jest zdecydowanie lepszy. Okej, biję. Daję tutaj opcję wymieniać przeciwnik. To wybijamy. Roszada nastąpiła, czyli się przestraszył, tylko że nie zauważył kolejnej pułapki. Stary jak świat. Ok, mam to. Szukamy sobie nowego przeciwnika. D4. Dobra, no to może znowu skoczek F6. Zobaczymy, co zagra przeciwnik. C4, czyli klasyczne. Może gambit budapesztański. Budapesztański się mówi, czy budapesztański. Ja całe życie byłem uczony, że jest to budapesztański. Skoczek G4 z atakiem. Okej. Jest to debiut taki zaczepny, troszeczkę taki można powiedzieć czasami debiut, który ma szansę wygrać szybko. Oczywiście planem jest to, żeby odbić tu pionka na E5 i to się generalnie udaje. Czasami istnieją pewnego rodzaju pułapki w tym debiucie, no ale tutaj to raczej nie nastąpi. Próbujemy grać po prostu normalne szachy. Myślę, że przeciwnik został zaskoczony. Może nigdy nie spotkał się z tym gambitem. Tak ciężko mi w sumie stwierdzić, bo nie znam gościa, ale tak patrząc po tym, że długo myśli, no to prawdopodobnie spotkał się z tym pierwszy raz. Ok, no to tutaj myślę, że szach i hetman wychodzi na E7 i odbijemy sobie pionka. Ja przyznam się szczerze, że nie znam tego gambitu ze strony czarnych. Znam tylko pierwsze ruchy, ale może to wystarczyć. Oczywiście jakieś tam A3 to prawdopodobnie jest bicie. Taka prosta gra mi się wydaje tutaj następuje. Dosyć wyrównana. Niegdyś Akiba Rubinstein fajnie grał gambit budapesztański białym kolorem. Świetnie sobie tam radził. To oczywiście odbijam od razu. Ale to było ponad 100 lat temu i już świetne idee wymyślał. To jest piękne, to w ogóle geniusz. No okej, skoczek bije. No i co? Tutaj oczywiście do D6 dojdziemy, ale nie od razu. Można stracić gońca, więc roszada w zanadrzu istnieje. Okej, goniec E2. No i po prostu roszada. Po roszadzie zwyczajny ruch pod tytułem D6 i goniec już też gra.
pozycja jest koło równości i to jest takim głównym celem w tym gambicie czarnymi. Jasne tutaj pytanie, czy nie wybić. Może wybicie jest całkiem w porządku. Goniec chyba wielkiej kariery po tej stronie nie zrobi, więc wybiję tego skoczka. Zagram gońcem za takim na pionka. Jeżeli wybicie, pozycja naprawdę przybiera charakter równy, ale tutaj czarne myślę, że też nie mają jakichś problemów, jeśli chodzi o dalszą grę. No, oczywiście ja będę próbować wygrywać, zawsze próbuję. A jeżeli nie zbije mi tego skoczka w centrum, może tak hetman zagrać. No to białe mają parę gońców, też taką pozycję, którą można rzeźbić, 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 rzeźbić. Zagram A5 z próbą A4. Dobrym ruchem jest A4 ze strony oczywiście białych. Wtedy przerzucę skoczka i spróbuję go wstawić tutaj. To będzie mój plan. Jak przerzucę skoczka na C6, on może mi zagrać tutaj i strzelać tędy, ale. No właśnie, ale. Tak byłoby na pewno wszystko w porządku. Tyle, że H3, co to za ruch w ogóle? A4. A4 bardzo niszczy teraz tutaj strukturę pionków białych. Wybicie, wybicie, słusznie. I B4 pewnie, taki miał plan biały, żeby pionka mi zostawić na białym polu. Jest taka też oczywiście idea. Bierze D8, mam C3. Oj, równinka powstaje, równinka. Może nawet białe ciutkę lepiej będą miały w przyszłości. Jak wymienię wszystkie figury, to ten pionek A4 będzie słabością. Czego właśnie nie chcę, nie chcą mieć. Zagramy tak z próbą goniec bije H3. Z obroną oczywiście. Ciekawy jestem, czy przeciwnik to dostrzega w ogóle, bicie na H3. Bo może on sobie pomyśli, a zagrał tutaj, żeby bronić pionka. Tak też w głowie czasem szachisty pojawia się taka myśl. O, ciekawe. Tutaj, 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 tutaj i wieża C1. Znaczy bardziej ta chyba. Hetman musi odejść, on mi trzaśnie tu. Ale po tym ruchu ja nie muszę bić tego pionka na G4, mogę zagrać po prostu F6. I to może mieć więcej korzyści. Ruch F6 z obroną. No i teraz pozbyłem się też, znaczy pozbyłem, no przeciwnik pozwolił wymienić gońca i ten pionek A4 nie musi być słaby. Bo już goniec go nie zaatakuje. Taki ruch oczywiście. Tutaj chyba bym musiał zagrać, próbować to wybić. G4 będzie dobre. Oddaj mi pionka. Ok, biorę. Jeszcze przy okazji atakuję. Naciskam. Więc już się pojawiła przewaga czarnymi. Bierze D5, to C6 koniecznie. Już ta wieża nie ma się gdzie zaczepić, bo tak fajnie w sumie pod tego pionka zagrał przeciwnik. Nie no, całkiem sensownie gra zawodnik, naprawdę trzeba przyznać. Całkiem sensownie. Mądrze. To jest mądre zagranie. Tak. Spróbuję. Jeśli on zagra tu, możliwe, że zbije. Możliwe, że bicie jest dobre. No właśnie, tylko pytanie, czy to jest bicie do końca dobre. Król H2 i dwie wieże będę miał, tylko że tutaj te moje piony stoją dosyć niestabilnie. Trochę się tego obawiam. A, raczej powinienem tutaj zbić. Stwoić tutaj, jakiś B5 zagra. No właśnie. To mi się nie podoba. Muszę konkrety policzyć, czyli tak, bicie tutaj, bicie tam, król H2, tutaj. No i co teraz? Potem tu i tu. No dobra. Ale policzyłem konkrety, co? No wieże muszą się zdwoić, to bez dwóch zdań.
Czy na pewno ta pozycja o czarnym jest bezpieczna? Pytanie, czy da radę to wygrać. No chcę tutaj wieżą wejść i zaatakować pionka. Problemem może być to, że mój król jest troszkę odsłonięty. On musi znaleźć dobrą przystań. Okej, C5. To tak. Prosto. Prosto i wyraźnie. Ale zaraz, ja mogę też tak zagrać. Aha, bo on będzie szukał opcji wiecznego szacha. Mogłem wieżą tutaj jednak zagrać. I przyczaić się na tego pionka. Za szybko. No właśnie, ten szach mało przyjemny. No tak, a jeżeli tutaj, to tutaj król. Król się tam chowa dobrze chyba. Hetman za dużo ruchów musi robić, żeby go zaatakować. Tutaj, okej, to chyba tak. Bo zawsze G6 mógłbym, ale nie ma takiej potrzeby. Tutaj hetman dalej nie daje szacha. Ok, chyba tak będzie dobrze, bo raz, że grożę tutaj, a dwa, że grożę tutaj, co jest bardziej niebezpieczne dla przeciwnika. W ogóle widzę coś takiego jak król H3, szach, król G3, szach, tu, mat. Nie ma mata, tu ucieka. No ale rozbijam tu piony i tutaj bezpiecznie będzie bardzo i ten pionek będzie zasuwał do góry. No to jest kwestia kontry, żeby białe to zrobiły. No to może być kontra. O, F4. F4 jest ciekawe. Zagram tu, on zbije tu, ja tu. Tak, to wystarczy. Bo tu odbicie, tak, a będę miał bicie tutaj. Jeżeli tak, to tak. Jak wymienia, no to szybko wygrywam. Przewaga. Jak tu, to tu. Król H1. Odbicie. No, a tu wieża będzie bronić. Dobra, to działa wszystko. To wszystko działa. Na G2. Co? To jak wybije, to szybko przegrywa. No, podejście królem chyba jest najprostsze. Nawet tutaj mogę. Pionek może sobie uciekać. Ok, moi drodzy, 1400 przekroczone. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach, czy Wam się partie podobały, czy się czegoś nowego dowiedzieliście. Będzie mi bardzo miło i to też miły feedback w moją stronę. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć.